Marta Dobrowolska jest zakochana w Adrianie Kubackim. Za radą koleżanek postanowiła powiedzieć mu, co do niego czuje. Cześć, Martuś. Hej. Coś do picia? Kupić ci? Nie, dzięki. Czekaj, uważaj. O, chyba masz tu rzęskę? Już dzięki. Lepiej. Słuchaj, coś, taka, coś ma taką smutną minę, co? Nie, chcę coś mega ważnego powiedzieć. O co chodzi? To może wszystko zmienić. Spokojnie, co się dzieje? Słuchaj, ja bardzo lubię z tobą spędzać czas. Ja z tobą też, ale o co chodzi? O Egipt? Jasne, możemy zmienić lokalizację, nie ma problemu. Jest kilka innych propozycji. Nie, ja mega chcę tam jechać. Tylko chodzi o to, że z nikim, z żadnym chłopakiem przed tobą się tak świetnie nie czułam. I... Justyś! O rany! Jestem. Co ty tu robisz? O, jak dobrze cię widzieć, jeju, nie wierzę. Ale jak? Czemu? No, chciałam ci zrobić niespodziankę. Kurde, ale mogłaś zadzwonić, cokolwiek powiedzieć. Skarbie. Jak ci w ogóle podróż minęła, wszystko tak... No, trochę się zmęczyłam, ciężko było, ale jestem już. Justynka, jak dobrze ci widzieć. Dzień dobry. Widzę, że niespodzianka się udała, tak? Chyba tak. Pani o wszystkim pewnie wiedziała, tak? A wiedziałam, ale potrafię dotrzymać tajemnicy, tak? Przywitaliście się, chodź, opowiesz mi wszystko. Teraz? Niech pani mi ją nie zabiera. Cały dzień spędzicie razem, come on. No to ja pójdę. Wow, ale niespodzianka. No nie? Kurczę, nie wiedziałem, że tak wcześnie przyjedzie. Super. Ale chciałam coś powiedzieć, Marta. Nie, już nic nie ważne. Marta, poczekaj. Nie, Adrian, naprawdę nie mam czasu. Pa.